Każdy kraj jest jak żywy organizm. W swoich strukturach posiada wiele systemów, które tworzą swoisty krwioobieg, w którym funkcjonują systemy takie jak systemy przepływu gazu, energii elektrycznej, systemy teleinformatyczne i one wspólnie tworzą właśnie taką infrastrukturę krytyczną dla prawidłowego funkcjonowania państwa i gospodarki. I jeszcze kilka lat temu trudno było sobie wyobrazić, że przerwa w dostawie gazu, prądu czy problemy z komunikacją w mieście mogły być efektem ataku hakerskiego. Tymczasem odnotowujemy coraz więcej zdarzeń, incydentów, włamań do właśnie infrastruktury krytycznej różnych państw. Takie ostatnie zdarzenie bardzo poważne miało miejsce na Ukrainie w ostatnim roku, gdzie hakerzy włamali się do elektrowni i spowodowali wyłączenie prądu dla ponad 200 tysięcy mieszkańców. To mniej więcej tak, jakbyśmy wyłączyli jedną dzielnicę Warszawy lub całkiem spore miasto w Polsce. No cóż, takie incydenty są spowodowane przede wszystkim chęcią zarówno handlowania tym skradzioną informacją, jak towarem. Często zdarzają się również na rynku informacje o możliwości zakupie różnych informacji wykradzionych z infrastruktury krytycznej różnych przedsiębiorstw lub państw lub różnych instytucji. I zazwyczaj hakerzy, cyberprzestępcy są w posiadaniu tych informacji poprzez włamanie się do systemu drogą elektroniczną, przez pocztę elektroniczną, podszywanie się i wyłudzanie informacji od pracowników. Często też wstrzykują do sieci złośliwe kody, tak jak to właśnie miało miejsce na Ukrainie, i przez wiele lat korzystają właśnie z tych dobrodziejstw wyprowadzania ważnych informacji z przedsiębiorstwa. No jak się przed tym zabezpieczać? Można by zadać takie pytanie. No, przede wszystkim należy stosować skuteczne systemy filtrowania i skanowania maili, poczty elektronicznej. Być wrażliwym na informację, której się nie spodziewaliśmy, a jest bardzo atrakcyjna. Współpracować z działem informatycznym w celu powiadamiania się o tego typu incydentach, ale jednocześnie działy informatyczne monitorują tego typu incydenty, reagują na nie poprzez swoje zespoły szybkiego reagowania i oczywiście tworzą jakieś remedia, aby się przed takimi zdarzeniami zabezpieczyć.